my jako rodzice nie zawsze wiemy, czy to granie będzie się utrzymywało przez miesiąc, czy będzie przez rok, czy przez całe życie, tego nie wiemy, więc na poczekaniu w danym miesiącu ciężko wyskoczyć na przykład nam na kupienie super gitary klasycznej lub super gitary elektrycznej. Do gitary elektrycznej potrzebny nam jeszcze jest poza gitarą coś, co będzie nam przynosiło dźwięk, czyli jak teraz sobie zagram, to słychać to słabo. Słychać słabo, prawda? Ale przydałby się do tego wzmacniacz, coś, co nam nagłośni i będzie można było lepiej to słyszeć. No i tutaj jest moja rada, to jest taka, że najlepiej to zrobić w ten sposób. Jeśli nie mamy za dużo do gotówki, to naturalnie możemy kupić po pierwsze gitarę klasyczną, dostosowaną oczywiście do dziecka. Nawet jeśli ten ktoś chce grać metal, to zwykle się mu mówi, że na początku klasyczna. I z jednej strony to jest oczywiście dobra myśl, ponieważ no, nie jest to olbrzymi wydatek. Taka na przykład gitara klasyczna, bardzo fajna, z takich na przykład, które ja na przykład sprzedawałem, to jest koszt 310-320 zł, gitara z litego drewna i naprawdę rewelacyjnie brzmiąca, można ją posłuchać na jednym z filmików na kanale. I tu jest właściwie koniec, no, gitara koszt 300 zł, 310 plus pokrowiec, jakiś taki miękki pokrowiec, to kosztuje gdzieś jakieś powiedzmy około 40 lub taki już z gąbką, no to kosztuje powiedzmy tam 70-80, już troszeczkę więcej. Ale możemy oczywiście się ograniczyć do samej gitary klasycznej, ewentualnie jak już dziecko będzie chciało się gdzieś uczyć, wypadałoby od razu gdzieś posłać, czy jakiegoś nauczyciela znaleźć, to jeśli będzie nauczyciel przychodzić do domu, no to możemy sobie darować pokrowiec. Jeśli gdzieś dziecko będzie chodziło, to wypadałoby kupić najlepiej pokrowiec z gąbką, czyli po prostu nie taki worek zwykły za 30 zł, tylko czy 30, czy 40, tylko pokrowiec, który ma już jest wypełniony gąbką, czyli jak tam wtedy już stukniemy gdzieś w tramwaju, delikatnie się uderzy, to po prostu nie będzie jakiegoś odprysku w gitarze. To jest bardzo istotne, bo szkoda te 300 zł nam obijać. No i tutaj jest właśnie do Was rodziców taka rada, że właśnie najlepiej tak czy siak zacząć od gitary klasycznej, bo to jest najniższy koszt. Druga opcja to jest opcja taka, żeby kupić gitarę elektryczną. Taka gitara, którą miałem w rękach i którą sprzedawałem, to na przykład jest bardzo fajna konstrukcja i taka gitara kosztuje 585 na przykład. Mniej więcej, to jest oczywiście, cena się może zmienić w zależności od czasu emisji tego filmiku. Mniej więcej wychodzi na to, że 600 zł plus pokrowiec, tak samo może być gąbkowy pokrowiec na gitarę elektryczną. Tylko że bez tego wzmacniacza, bo sama taka gitara też brzmi, tak jak już było słychać, prawda? Brzmi dużo ciszej, ale można już coś próbować grać i można powiedzieć, że jest podstawa do tego, co to dziecko chce grać i będzie lubiło grać, zakładamy, prawda? Czyli kwestia jest taka, że lub jedna gitara klasyczna koszt jakiś powiedzmy tych 300 zł, lub gitara elektryczna to jest koszt 600 zł mniej więcej, czyli widzicie, to jest gitara elektryczna, to jest dwa razy więcej. Oczywiście wzmacniacz można dokupić po jakimś czasie. Sam tak też robiłem, czy wiele uczniów, których uczyłem, właśnie też tak robiło. Kupiło gitarę, grało na sucho, później dokupiło wzmacniacz. Więc można powiedzieć, że to taka jakby ścieżka, takie można powiedzieć, zdobywania sprzętu i wiedzy, co idzie w zasadzie w parze, prawda? Bo jeśli mamy coś, dokupujemy coś nowego, to wtedy nam to fajnie sprawia frajdę, że coś mamy dokupione, a nie od razu cały sprzęt. No i co tutaj jeszcze powiedzieć? Zdecydowanie odradzam kupowania gitary i właśnie teraz jest, można powiedzieć, część poświęcona rodzajom gitar. Często można spotkać na serwisach aukcyjnych gitary klasyczne, które na przykład kosztują, nie wiem, 120-99 zł, 200 zł. Takie taniuśkie gitary z zestawem, z pokrowcem, z tym workiem, o którym mówiłem, bo to zwykle pokrowców takich gąbkowych nie sprzedają w zestawach.
tych najtańszych. No i tam jakieś piórka i tam jakieś jeszcze ewentualnie pierdoły. I to jest kwestia taka, ja bym odradzał z kupowania takich gitar. W ciemno kupowanie takiej gitary w ogóle mija się z celem, ale kupowanie takiej najtańszej gitary. Kupowanie takiej najtańszej gitary jest ryzykowne, ponieważ po pierwsze, gitary takie są zrobione ze sklejki, czy z takich naprawdę jakichś materiałów przypominających drewno, lub po prostu to jest jakaś taka właśnie, jak mówię, sklejka, którą po prostu jak uderzymy w struny, to brzmi kiepsko. Wysokość strun też nad progami, czyli to coś, jak sobie pociągnę tutaj strunę, to jest po prostu wysoko nad tą deską i ciężko się naciska. Ale chodzi o to, że po jakimś czasie to brzmienie będzie naprawdę raziło i w porównaniu, nawet gdzieś powiedzmy nauczyciel przyjdzie z gitarą swoją, w porównaniu tej kiepskiej gitary z taką lepszą gitarą, to już będzie na ucho słychać, że coś jest nie tak. Ja na przykład uczyłem też dziewczynę, która kupiła gitarę właśnie przez Allegro w ciemno, co prawda za 400 zł czy 450, więc generalnie drogą gitarę, która właśnie była zrobiona ze sklejki i brzmiała tak tragicznie, że ciężko było na tym, ciężko było grać po prostu, to brzmienie było tak beznadziejne. To ja wiem, że to jest kwestia taka, że dziecko na początku to i tak nie będzie słyszało, jakie to jest brzmienie, czy to jest gorsze, czy lepsze. Jednak po jakimś czasie grania ta gitara po prostu będzie stała i będzie po prostu już raziła swoim brzmieniem. Oczywiście można sobie dalej sprzedać komuś innemu, więc tu już jest wybór, należy do Was. Według mnie taka główna zasada, którą powinno się kierować, to jest to, żeby kupić najlepszą gitarę, na jaką nas obecnie stać. Oczywiście nie biorąc kredytu i sprzedając domu. Najlepszą, na jaką można się natknąć. Ja na przykład polecam właśnie coś takiego, żeby po prostu porozmawiać z kimś, kto sprzedaje gitary. Na przykład załóżmy ze mną, czy z jakimś innym sprzedawcą, czy kimś, kto się zna i po prostu doradzić się. Najgorsze jest kupowanie, po prostu iść tak z głupa do sklepu jakiegoś w galerii muzycznego i po prostu powiedzieć: dzień dobry, ja chcę gitarę, nie znam się, proszę mi dać jakąś gitarę fajną, żeby fajnie brzmiała. To jest oczywiście najniższym kosztem, można powiedzieć, intelektualnym, najniższym kosztem finansowym, ale jednak mi się wydaje, że po prostu najlepiej jest kupić i doradzić się kogoś co do gitary. Na przykład w ten sposób ja też robię, że przychodzi ktoś na lekcję i mówi, że nie ma jeszcze gitary. No i ja mówię, że sprzedaję gitary i mam powiedzmy w arsenale tam jakieś 20 powiedzmy firm, które robią gitary klasyczne. No i kwestia jest teraz taka, że pytam się, do jakiej kwoty możesz, czy jaką kwotą dysponujesz do zakupu tej gitary. I jak już wiem, powiedzmy, jaka to jest kwota, to wtedy wyszukuję spośród tych wszystkich firm gitarę najbardziej odpowiednią i najlepszą spośród tych, które te firmy oferują. Czyli właśnie z jakiegoś litego drewna, żeby to ona była, jakieś konkretne też drewno, żeby była dobrze wykonana. Można zawsze wtedy jeszcze porozmawiać z dystrybutorem, który tę gitarę sprzedaje, i się dopytać. Więc mi się wydaje, że niezależnie gdzie będziecie kupować, to ważne jest, żeby się dopytać i żeby mniej więcej dowiedzieć się, tak właśnie, albo chociażby z tego filmiku, co mówię, że najlepsze gitary są z litego drewna. Na przykład góra ze świerku, tak jak tutaj jest, boki z mahoniu, tak jak na przykład w tej gitarze. I to ta gitara ma 12 lat, czy może więcej nawet, 13, i się naprawdę bardzo solidnie trzyma. Była naprawdę idealna, że tak można powiedzieć. Gryf na przykład tutaj też z mahoniu. Generalnie lite drewno jest ok, sklejka jest nie ok, bardzo nie ok. Jakieś paździerze też są bardzo nie ok, więc strzeżcie się. Jeśli już się zdecydowaliśmy, żeby nam sprzedawca po prostu w sklepie powiedział, jaką gitarę kupujemy, to sprawdźmy chociażby to, czy struny są w miarę nisko. Im niżej nad deską, tym lepiej. Jeśli jest tak wysoko, to jest źle, jeśli jest bardzo nisko, to jest dobrze. Wysoko, źle, nisko, ok. Dobrze, dużo się naprodukowałem. Myślę, że jakoś doradziłem takim rodzicom, którzy nie bardzo jeszcze wiedzą, co wybrać. No oczywiście też dzieciakom, które
chcą sobie wybrać gitarę, to też myślę, że w miarę podpowiedziałem, jak to zorganizować. Także dzięki za uwagę, papatki.